Młodzi pasjonaci archeologii będą mieli unikatową możliwość zasmakowania prawdziwych wykopalisk pod okiem naukowców. W lipcu w Radomiu działać będzie Letnia Szkoła Archeologii. To wspólne przedsięwzięcie Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk uruchamia Letnią Szkołę Archeologii dla 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Archeolodzy z Instytutu, którzy od kilku lat prowadzą badania w mieście, proponują radomskiej młodzieży zainteresowanej historią atrakcyjną formę spędzenia wakacji. Uczestnicy Radomskiej Letniej Szkoły Archeologii przez 2 tygodnie będą uczestniczyć w pracach wykopaliskowych na grodzisku Piotrówka. Pod okiem wykwalifikowanych archeologów wezmą w ręce specjalistyczne narzędzia i w głębi ziemi poszukiwać będą śladów przeszłości. Instytut Archeologii ze swojej strony zapewnia kadrę pedagogiczną, jak również dostęp do nowoczesnych metod archeologicznych, technik badań archeologicznych, narzędzi archeologicznych. Także uczestnicy letniej szkoły rzeczywiście poznają te wszystkie istotne sprawy związane z archeologią. Dodatkowymi atrakcjami będą warsztaty tematyczne prowadzone przez archeologów z Polskiej Akademii Nauk, przybliżające najnowsze techniki badań i najciekawsze odkrycia archeologiczne ostatnich lat. Zajęcia odbywać się będą od 16 do 27 lipca w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Kościuszki oraz na stanowisku archeologicznym Piotrówka. Miasto Radom i Polska Akademia Nauk od kilku lat współpracują w zakresie badań naukowych nad początkami i wczesną historią Radomia. Prace te stanowią wstępny etap do utworzenia w Radomiu Parku Kulturowego, skansenu archeologicznego planowanego na tym obszarze.